Nigdy tak długo nie byliśmy rozłączeni. Mam nadzieję, że Bóg połączy naszą rodzinę. Od marca 2012 roku dwóch adwentystów przebywa w więzieniu w Togo, bez nadziei na zwolnienie za kaucją lub proces sądowy. Kiedy zobaczę, jak wchodzi przez drzwi wejściowe naszego domu, będę przeszczęśliwa. Nie da się tego opisać. Codziennie modlę się, żeby wrócił do domu. Mimo braku dowodów winy, pastor Monteiro i drugi adwentysta Bruno Ama po 5 apelacjach wciąż przebywają w więzieniu. Monteiro przyjechał do Togo w 2009 roku z Republiki Zielonego Przylądka, aby zaopiekować się adwentystami w Lomé, stolicy kraju. Wyznawcy wspominają go jako miłego człowieka, zawsze chętnego pomóc potrzebującym. Niestety osoba, której udzielał lekcji biblijnych, oskarżyła go o rzekomy udział w szajce handlującej ludzką krwią. Najbliżsi Monteiro od ponad pół roku cierpią z powodu rozłąki z ojcem i mężem. To niesprawiedliwe wsadzić do więzienia kogoś niewinnego. Smutno mi i ciężko. Najbliżsi Monteiro męczą się, nie wiedząc, kiedy wyjdzie z więzienia. Na domiar złego mają problemy zdrowotne i finansowe. Żony obu adwentystów dzień w dzień chodzą do więzienia z posiłkami. Bez tego mężczyźni jedliby tylko jedną miseczkę kleiku dziennie. Żona Brunona zanosi im jedzenie rano, które jedzą w południe. Ja zanoszę im kolację. Codziennie? Codziennie. Przetrwać ciężkie chwile pomaga Monteirom wiara w Boga. To bardzo niesprawiedliwe, ale wierzę, że Bóg dał tacie specjalne zadanie. Od chwili uwięzienia obu mężczyzn Kościół robi co może, aby wyszli na wolność. Ty też możesz pomóc. Potrzeba 1 000 000 podpisów, które trafią do władz Togo z prośbą o natychmiastowe uwolnienie adwentystów. Podpisz petycję i powiedz o niej znajomym. Mam nadzieję, że moja rodzina połączy się jeszcze przed powrotem Jezusa. Chciałabym żyć z Jezusem w miejscu, gdzie nie ma smutku, rozłąki, więzień. Kochany mężu, niech Bóg obsypie cię swoimi błogosławieństwami. Jeśli masz tam jakieś zadanie do wykonania, pośpiesz się i wracaj do domu. Wracaj do swojej rodziny, bo mocno tęsknimy. Ogromnie Cię kocham. Amen.